Natalia to niezwykle utalentowana uczennica Szkoły Muzycznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Swoją grą na gitarze pozytywnie oddziaływała na uczestniczki terapii uzdrawiania dźwiękiem. Terapia ta zorganizowana została przez Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Odrobina Fantazji oraz Fundację z Serca Marty Kłonicy działającej przy Centrum Pozytywnego Nauczania w Ostrowcu Świętokrzyskim. Miała ona na celu zwrócenie uwagi na uzdrawiające właściwości dźwięków o częstotliwości 432 Hz. Jest to taka częstotliwość, która wpływa w bardzo harmonijny sposób na człowieka, na jego samopoczucie, również na biologiczne funkcjonowanie organizmu, więc tutaj skoncentrowałyśmy się na tym, żeby przybliżyć ludziom, na czym to polega, wykonać parę utworów tej częstotliwości, wykonać też również kilka praktycznych ćwiczeń, gdzie zaprosiłyśmy uczestniczki do różnych eksperymentów ruchowych, dźwiękowych, żeby trochę się poruszać, samemu pośpiewać, powydawać różne dźwięki. Uczestniczki terapii mogły dowiedzieć się czegoś więcej o częstotliwościach, które mają uzdrawiający wpływ na organizm zarówno pod względem fizycznym, jak i psychoemocjonalnym. Wszystko, co tak naprawdę pozwala nam wrócić do takiego pierwotnego, spokojnego stanu wyciszenia, zrównoważenia i relaksu, automatycznie wpływa również na nasze zdrowie i przekłada się również na takie wymierne efekty. Terapia dźwiękiem to tylko jedno z licznych wydarzeń, jakie w ostatnim czasie zorganizowane są w Centrum Pozytywnego Nauczania. Tam zawsze dzieje się coś ciekawego. Dzieci mogą skorzystać z zajęć językowych, terapeutycznych, treningów koncentracji i uwagi oraz terapii pedagogicznych. Do Centrum Pozytywnego Nauczania zapraszam dzieci od 0 lat aż po dorosłych i seniorów. W swojej ofercie edukacyjno-terapeutycznej mają wiele ciekawych i kreatywnych zajęć. Jednym z takich jest sensoplastyka. Oprócz tych zajęć plastycznych wprowadzamy również zajęcia terapeutyczne. Głównie jest to właśnie arteterapia, czyli terapia przez sztukę, ale również mamy konsultacje pedagogiczne, mamy terapię autyzmu i generalnie dysfunkcji. Staramy się integrować dzieciaki, uczyć ich, że po prostu wspólnie w szeroko rozumianej inności można istnieć i można fajnie funkcjonować i bawić się. Centrum Pozytywnego Nauczania dba o prawidłowy rozwój dzieci w różnych aspektach. Również zdrowy styl życia, a więc wszelkie tutaj przekąski, które są podawane dzieciom, to owoce, warzywa, zdrowe soki. Uczymy wykorzystywać materiały właśnie z recyklingu. No i jeżeli jesteśmy na zewnątrz, to na pewno uczymy uważności na przyrodę, na naturę. Planujemy wprowadzić zdrowe urodzinki i takie urodzinki bezglutenowe, ponieważ coraz więcej dzieci jednak na gluten jest alergicznych i myślę, że tego brakuje. Choć Fundacja z Serca Marty Kłonicy dopiero od niedawna działa przy Centrum Pozytywnego Nauczania, to ma za sobą organizację wielu spotkań o różnej tematyce. Od bezglutenowych warsztatów mikołajkowych dla dzieci przez spotkania terapeutów i nauczycieli do spotkań w kręgu kobiet. Do czynnego udziału w wydarzeniach zaprasza nie tylko dzieci, ale także dorosłych i seniorów. Jeśli chodzi o dorosłych, to organizujemy takie spotkania relaksacyjne, ale to tak jakby głównie chyba chodzi o to, żeby się spotkać, po prostu poznać drugiego człowieka, porozmawiać. Są nadal organizowane kręgi kobiet, tak, czyli spotkania w grupie kobiet, które chcą w sposób inny spędzić czas, tak, zamiast powiedzmy iść na piwo do baru lub też kolejny dzień spędzić w domu, to przyjść i po prostu poznać siebie. Spotkania organizowane przez fundację są świetną okazją nie tylko do tego, aby pokazać różne formy wspólnego spędzania wolnego czasu, ale przede wszystkim są doskonałym sposobem na to, aby dowiedzieć się czegoś więcej o zainteresowaniach lokalnej społeczności w różnych przedziałach wiekowych. Jest to także świetna okazja do tego, aby zaprosić do wspólnej zabawy, aktywności i wzajemnej pomocy.